Witajcie kochani na moim kanale, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na wideo, w którym przygotowuję przepyszne wigilijne pierogi z kapustą i z tymi oto grzybami. Oraz będę robiła uszka wigilijne, które również będą mogły zjeść dzieci. Serdecznie zapraszam. Bardzo proszę o zostawienie kciuka w górę i subskrypcję, które mnie motywują do pracy. Cebulę krój drobno, tak żeby szybciej nam się zeszkliła. Smażę ją na łyżce masła i łyżce oliwy. Można smażyć na samej oliwie, można smażyć na maśle klarowanym, jak komu pasuje. Ja zazwyczaj smażę na oleju, żeby ta temperatura była wyższa, a dodaję łyżkę masła po prostu dla lepszego smaku. Również na oleju z masłem przysmażam pieczarki. Pieczarki pokroiłam na większe kawałki, ponieważ później będę je siekała drobniej. Smażę je partiami, ponieważ gdybym wrzuciła wszystkie, puściłyby naraz bardzo dużo wody i to już nie byłoby smażenie, tylko duszenie się. I farsz byłby za mokry. A tak to są ładnie zesmażone. Wystudzoną cebulkę przykładam do miski i mieszam z pokrojonymi drobno pieczarkami. Ja tutaj je siekałam, ale ta konsystencja farszu nie za bardzo mi odpowiadała, dlatego później jeszcze je dodatkowo zmiksowałam w termomiksie. Doprawiam jeszcze do smaku. Zazwyczaj daję dużo pieprzu, bo i ja i dzieci wolimy taki ostrzejszy smak. I tak przygotowany farsz do uszek jest idealny dla dzieciaków oraz dla osób, które nie mogą jeść grzybów leśnych z jakichś powodów. Tutaj farsz jest idealny, można go łatwo łączyć, nie rozsypuje się i będzie się całkiem dobrze układał w cieście. Tutaj przygotowuję już farsz do pierogów z kapustą i z grzybami. Grzyby suszone gotowałam do miękkości. To samo zrobiłam z kapustą kiszoną, to jest kapusta mojej roboty. Gotowałam ją do miękkości z zielem angielskim i z liściem laurowym. Wszystkie dokładne proporcje odnośnie farszu podam w opisie. Cebulę tutaj smażę na dość silnym ogniu, bo chodzi mi o szybkie połączenie składników. Dodaję posiekane grzyby leśne, 100% borowiki i odciśniętą kapustę kiszoną. Przesmażam dosyć krótko, bo zależy mi tylko na wymieszaniu i połączeniu się smaków, bo wcześniej było już gotowane do miękkości.
pepr smażony, farsz, później cudze. Wystudzony farsz wsiekam, aby łatwiej było formować pierożki. Do ciasta używam mąki typu 500, bo taka jest najlepsza do pierogów. Przesiewam, aby napowietrzyć mąkę. Dodaję dosyć dużą łyżkę masła. Masło powinno być miękkie w temperaturze pokojowej, żeby łatwiej można było je rozetrzeć z mąką. Tutaj akurat mniej więcej używam 0,5 kg mąki, ale ciasto na pierogi zawsze robię na oko. Mniej więcej wiem, ile mam farszu, ile tych pierogów wyjdzie. Dolewam ciepłej wody, też aby uzyskać odpowiednią konsystencję. Mieszam zazwyczaj w misce, bo nie lubię, jak ta woda rozlewa mi się na boki, kiedy mieszam wszystkie składniki, na przykład na stolnicy. Ciasto wyrabiam tak długo, aż będzie elastyczne i będzie odchodziło od dłoni i od blatu. Z tych składników uzyskujemy miękkie, sprężyste ciasto, które bardzo łatwo się lepi. I takie ciasto nie wysycha, no i jest miękkie. W wyrobieniu na koniec zawsze przekrawam ciasto i sprawdzam, czy jest dobrze wyrobione. No i tutaj, jak widać, jest bardzo dobrze wyrobione. Po wszystkim zostawiam na 10-15 minut, żeby odpoczęło, a później przystępuję do wałkowania. Wałkuję na grubość około 2-3 mm. Taka grubość mi odpowiada. Wy, zależnie od preferencji, możecie wałkować dość grubsze ciasto albo cieniutkie jak pergamin. Mi tam ta grubość się sprawdza, bo pierogi przy gotowaniu nie rozpadają się. Ostatnimi czasy ja uszka zaczęłam lepić z kółek. Kiedyś, kiedy robiłam uszka z moją babcią, wykrawałam kwadraty. Napiszcie mi w komentarzu, jak to u Was jest. Czy lepicie z kwadratów, czy może z kółek? I skoro takie uszko z kółek, to może to nie jest uszko, a tylko ravioli.
Napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie na ten temat. I mamy bardzo ładne, zgrabne pierożki. Tak przygotowane pierożki kładę na desce albo na jakiejś macie, czymkolwiek, odseparowane i wkładam do zamrażarki na godzinkę. Tak zmrożone pierogi później przekładam do pojemnika i pozostawiam w zamrażarce. Tutaj przygotowane mam ciasto również o podobnej grubości na pierogi z kapustą i z grzybami. Półka wykrawałam o średnicy około 8, nie, o średnicy 8 cm. Taka wielkość najbardziej mi odpowiada. No i zaczynamy lepienie. Wykańczać można w różny sposób. Ja zawijam akurat tak, można dociskać widelcem, mamy takie paseczki, albo zawijać jeszcze takie ślimaczki, których ja nie potrafię. Tutaj akurat gotuję uszka przez chwilę, blanszuję je w wrzącej wodzie. Jakoś tak około minuty. Następnie wyciągam je na talerz wysmarowany masłem i gdy przestygną, wkładam je również odseparowane do zamrażarki, żeby się zmroziły, a później przekładam do pojemnika. To jest taki drugi sposób przechowywania. Trzecim jest ugotowanie pierogów już do miękkości i po wystudzeniu też wsadzam je do zamrażarki i zamrażam. To są takie trzy sposoby, żeby przygotować sobie większą porcję pierogów i przechowywać je w zamrażarce. Rzadko z nich skorzystam, ponieważ u nas większość pierogów i tak jest zjadana od razu, więc tutaj tylko przy okazji tych uszek. No, przygotowywałam jej wcześniej, żeby oszczędzić sobie pracy przed samą Wigilią. Wszystkie trzy sposoby u mnie się sprawdzają, nie mam problemu później ze zlepiającymi się czy z rozpadającymi się pierogami. Myślę, że to jest kwestia ciasta, samej konsystencji ciasta oraz jej oraz grubości ciasta. Później takie zmrożone pierogi wyciągam, wrzucam na gotującą się wodę i gotuję w zależności, tak długo, w zależności od tego, czy one były wcześniej gotowane, czy nie.